Dobra, dzisiaj mały filmik dotyczący takiego przedwiośnia trochę, bo już jest przedwiośnie, luty. Ciasto. Kupiłem sobie 15 kg, ale tutaj jest tylko 5 placków. Wziąłem ich kilka, dlatego że nie wiem jeszcze jaka jest sytuacja w ulach. Wiem na pewno co jest tutaj. Wiem na pewno co jest tu i co jest tam. Te trzy wiem i te wam pokażę za chwilę. Zacznę od tego pierwszego ula, bo tutaj jest sytuacja no taka dobra, powiedziałbym. To jakiś weźmiemy większy z tych placków. O co chodzi? Ciasto oczywiście przed podaniem trzeba zajrzeć i sprawdzić, co tam się dzieje. To ciasto jest ciepłe, przed chwilą przyniesione z domu. I co robimy? Nacinamy krzyżyk lub jakaś inna. No źle to się nie będzie robiło, ale to nie ma znaczenia. Krzyżyk lub jakaś inny wzór. Pszczoły sobie to za chwilę odgrzebią. Teraz tak. Cześć kotek. Co miećka? Tu nic nie ma do jedzenia, dziecko. Dobra, zaglądamy. To jest ul kupiony przeze mnie o jakiś czas temu w Puławach. Jak zobaczycie, to jest ul, który się niestety nie dorobił paska do zamykania. Teraz tak, jak to się, co tu się dzieje? Na jesieni tutaj sobie urzędowała. Może Zosia zaraz tu wylecieć, któraś pszczoła, uważaj. Córka ze mną dzisiaj jest. Tu jest resztka po myszce, która grasowała w tym ulu wcześniej. Pozbyłem się jej na jesieni, no mimo wszystko trochę nacięła, zobaczcie. To jest robota myszy. No udało mi się to jakoś tam odratować. Pod tym styropianem są pszczoły. Podaj mi zresztą ten placek. Spróbuję odgiąć ten listek jeden chociaż, żeby folię usunąć. A, tu już się dostaną, dobra. No i cóż, trzeba to delikatnie ruszyć. Tam już są pszczółki. Jak widzicie. Są na górze, siedzą wysoko. No i co? No i delikatnie, jak się tylko da najdelikatniej. Wiadomo, że trochę ich może ucierpi, ale spróbujemy, żeby jak najmniej ucierpiało. Podaliśmy ciastko i zamykamy. Tak? Dobrze jest dać taką beleczkę. Ja akurat pod ręką nie mam. Beleczka, która by spowodowała, że to ciasto... A jest tutaj beleczka. Że to ciasto trochę się podniesie. Jednak to zrobię, bo się pszczoły denerwują. Trochę ich tam nagniotę przy okazji. Dobra. Trochę się podniesie to ciasto wtedy. O, i dzięki temu jest szparka, którą one sobie elegancko przejdą. Dobra, tyle zabawy. Tu jest dzisiaj 7-8 stopni, więc można było to zrobić. 2-3 dni temu był mróz i nie było sensu grzebać. Chodźcie teraz do tych dwóch, które chcę wam pokazać jeszcze. Chodź Zosia, podnieś klapę. Nie bój się, tu się nic nie stanie. Podnoś. Nie ma nic? Nie ma, dwoma rękami się to robi. Podnieś, podnieś, podnieś i zdejmij. Do końca, podnieś. Dobrze, jedna żyje, nic jej nie będzie. Nie bój się, nic ci nie zrobią. Teraz uważajcie, co się dzieje. Po całym obrzeżu ula jest kupę pszczół, które próbowały wrócić. To znaczy, to były pszczoły, które wylatywały stąd. Oczywiście tutaj, oczywiście to, co wiadomo, brązowa kaka, czyli nosema. Prawdopodobnie. Tutaj nic więcej się nie wyczaruje. Nie wiem, czy się wyostrzy. Tutaj jeszcze resztka pszczół żyje. Tam jest jakaś garsteczka, no dosłownie nie wiem, z 10-20 pszczół. Zastanawiam się, czy to w ogóle ratować tą matkę. Tu jest jakaś mamuśka. Mamuśka, która była... No jedzenia sporo mają. Patrzcie. Tu jest pełne wszystko żarcia. Tam na dole troszeczkę wyjedzone. Tu był kłąb na początku jesieni. Jak widać, pszczół trochę jest, zaczynają wychodzić. Dobra, Zosia. Zaczyna ich tutaj kilka wychodzić, zaczynają bronić. No jest garsteczka, ale... Zosiu, odejdź, proszę cię, bo jak cię dziabnie, to będziesz mi tu piszczeć. Także zamykam im. Koniec. Ta rodzina niestety już jest trupem. Się tylko zastanowię, czy ratować matkę. Ona tam gdzieś jest. Także ta rodzinka niestety nie przeżyła. W całości. Matka jeszcze... Jeszcze żyje, no nie wiem jak w pozostałych ulach, jest za zimno, żeby grzebać. Ale też nie widzę jakiejś tragedii. Tam, w tamtym ulu na końcu, tutaj w tym jest żółto przed ulem, może wam to pokażę. Czyli tam też prawdopodobnie rodzina wykorkuje. Tutaj, co my tu mamy? To jest ten trzeci, który wam chciałem pokazać. I teraz uważajcie, co tutaj się dzieje. Guinness im zaszkodził. Dobra. Kiedyś do tego wrócę, co to jest ten Guinness. Dobra. Obraz nędzy i rozpaczy, czyli wyjadły, zobaczcie, wszystko. Tu widać czerw.
był. Diabli wiedzą, kiedy on się pojawił. Ja robiłem przegląd na jesieni, więc tego czerwiu tu nie było. I podejrzenie mam takie, że matka zaczęła w jakimś cieplejszym okresie czerwić. Tutaj nawet to będzie dużo bardziej widać. Proszę, patrzcie. No i to jest klasyka, czyli matka zaczerwiła, podgrzewały gniazdo, wyjadły co mogły. Potem się to tak skończyło, że przyszedł jakiś chłodniejszy, mroźny okres i one się skłębiły z powrotem, opuściły ten czerw, nie zdążył się on wychować. Zresztą jak widać, część pszczół nawet w trakcie wygryzienia zginęła, pewnie z chłodu. No i tu się resztka rodzinki uwiązała, zjadły co mogły, wybroniły matkę i koniec historii. I tak to wygląda, tam jest osyp na dnie niewielki, pszczół dużo nie ma. Jedna rzecz, która mnie tutaj jeszcze, którą wam mogę pokazać, to w tamtym ostatnim rozgrzebany zostawienie. Chodź Zosia na ten koniec tam jeszcze. Teraz tak, tu jest przed ulem. Patrzcie, co tu się dzieje. Trochę pszczół. To są wylatujące pszczoły z ula. Ten brązowy śnieg taki lekko widać. To jest no, kopsztyle po prostu, które pszczoły porobiły. Ja tutaj co jakiś czas zrykałem, one rzeczywiście wylatywały z ula i to jest nosema prawdopodobnie też w tym ulu. Ja już dzisiaj nie będę nic robił w pozostałych, więc mogę sobie rękami dłubać, nie zaszkodzi to. Ale patrzcie, one tutaj sobie hulają. Nie wiem, czy się uda wyostrzyć, czyli pszczółki tutaj sobie chadzają, czy jest ciepłe. Holender nie wziąłem, no niestety jest ciepłe. O, nad tym miejscem jest ciepłe. Przyjdę kiedyś z termometrem i to jeszcze dotestujemy. Czyli one albo tu grzają, albo już mają czerw. Bardzo diabli powiedzą ciężko, co... No, to chyba jest kopa. Obstrajdolone tu jest. Obstrajdolone, czyściły, obstrały z powrotem. Brzydko mówiąc, ale tak to wygląda. No cóż, no. To jest kupa. No, zgnilizna trochę. Ale zapach nie jest zły. Nie, to nie jest kupa. To co się wydawało kupą, to nie jest kupa. To jest jakieś resztki rozwilgoconego wosku. W każdym razie nie pachnie tu źle z tego ula. No ale brązowo, jest bardzo brązowo przed... Żółto przed ulem. Przed pozostałymi tego nie ma. I tutaj całą zimę, jak się przyglądałem, bez przerwy sikorki przylatywały i skubały. Sikorki podlatywały do tego ula. Skrzyczały, darły się po to tylko, żeby wypłoszyć trochę pszczół. Chodź, idziemy. I po prostu za wszelką cenę próbowały wywabić te pszczoły, co widziałem wyraźnie. Po prostu przylatywała cała zgraja pszczół, tych sikor. 8, 10, 15 sztuk darły się niesamowicie tutaj pod moją pasieką. I z tego jednego właśnie ula, gdzie jest brązowo przed ulem, często wywabiały pszczoły, czyli wylatywało 1, 2, 3 sztuki, sikorki podbiegały, łapały te pszczółki i tam na drzewka siadały sobie i je zjadały, więc nie wiem, czy nosema tam je wykończy, czy bardziej to stado sikorek. No tych mi bardzo szkoda, no ale co zrobić. Na razie składamy, nie jest wiosna, więc tu nie możemy z tym jeszcze nic zrobić. Na wnioski. Dobrze, niech sobie chodzi, pszczoła mi nie przeszkadza. Tak to wygląda. Przepraszam za... Ale samemu się to kręci. Ja trzymam telefon w ręce. Nie ma szału. Gdzie ta pszczoła? Żyje? Nie, tam to jest dziecko martwa, już biedna. To nie jest żywa pszczoła. Dobrze, wreszcie nie będziemy zaglądać. Chociaż jeszcze z jeden. Może tutaj zobaczymy coś obok w rodzinie dzieje. Gdzieś. Czy tu żyje coś? Czy już nie żyje? No, tu jak śmiesznie dobudowały. Czy tu coś żyje? Czy tu żyje? No nie, niestety chyba nie żyje. Nie. To samo, wysoko doszły, resztka tu ich jest. Ale coż one tu narobiły, ty? Słuchajcie. Tam jest kupę. No niestety następna porażka. Nie ma się czym tu chwalić. Tu kupy nie widzę, ani jedno. Zarcia pełno. Weź, że się telefon kręci. Tak ładnie. Tylko staraj się ładnie i nie trząść.
coś. Full jedzenia. Nie wiem, o co tu chodzi. Tu wyjedzone jeszcze pierzga. Źle, że pierzga w środku, ale to nie ja składałem to gniazdo, więc musiały nanieść jeszcze gdzieś pierzgi jesienią. Nie da się tak łatwo tu dostać. No, czyli wyjadły środki.